Samo nie lubię kupowania kotków randomowych. To znaczy, lubię jak wszystko u mnie w domu ma instrukcję. Witam wszystkich w setnym już odcinku na moim kanale. Otwieram, pierwszy raz absolutnie w życiu dostaję Lego Classic. Nie mam pojęcia jak to wygląda. Otwieram to absolutnie na waszych oczach. Dziś bierzemy sobie pod recenzję wyjątkowy zestaw, ponieważ jest to Lego Classic. Wyjątkowy z dwóch względów. Po pierwsze, dlatego, że jeżeli oglądaliście niedawno mój filmik o moich fanaberiach, powinniście wiedzieć, że nie kupuję luźnych Lego, to znaczy takich bez instrukcji, z których możemy sobie budować luźno. Po drugie, też wyjątkowy trochę, ponieważ to wy zdecydowaliście, abym ten zestaw właśnie pokazał w setnym, jubileuszowym wręcz odcinku. Zdecydowaliście na Facebooku, dlatego warto lubić mojego Facebooka, co często wam mówię, o czym często nie słuchacie. Lego Classic. Jak wiecie, nie lubię luźnych Lego, sam sobie bym tego zestawu w życiu nie kupił. 10703. Jedyne co w nim uważam jakieś za fajne jest to, że mogę się nim bawić do dzisiaj, ponieważ jest od 99 lat. Pytacie w takim razie, dlaczego go mam? Mam go, ponieważ moja dziewczyna kupiła mi go na urodziny. Ja sam bym go sobie w życiu nie kupił. Przejdźmy sobie jednak do omówienia sobie tego zestawiku. Uważam osobiście, że jest to najfajniejszy zestaw właśnie z Lego Classiców, najbardziej opłacalny, jeżeli chodzi o cenę, a jakość, ilość klocków. Mamy tutaj, tak jak pisze, Many Doors. Tutaj mamy trzy pomysły, między innymi narysowane, do których mamy recenzję. Od góry opakowanie jest bardzo fajne, ponieważ ma takie coś, za co właśnie możemy sobie chycić. Ma również narysowaną kokardkę, dzięki czemu moja dziewczyna oszczędziła na opakowaniu. Tutaj ma jeden klocek jak na każdej paczce. Z boku niczym się nie wyróżnia, po prostu ma narysowany. Kolejny pomysł, jakieś napisiki. Z boku mamy wymienione wszystkie elementy, które znajdują się w tym zestawie. A tutaj mamy narysowane, jakie konkretnie drzwi, skoro jest napisane, że mamy Many Doors. Od spodu klasyczne ostrzeżenia, że możemy umrzeć, bawiąc się tym zestawem. Otwieranie trochę nie zawiodło, ponieważ no nie można go rozerwać, trzeba go rozciąć. Rozcinamy, wygląda to w ten sposób. Jeżeli chodzi o instrukcję tego zestawu, wygląda ona po prostu zwyczajnie. Otwierając ją sobie, widzimy tutaj standardowe obrazki, które mamy w każdej instrukcji, plus to, że mamy tutaj separator, plus jakiś kodzik, może kiedyś go zeskanuję. W instrukcji mamy tak naprawdę pokazane trzy zestawy, jak zbudować. Mają one, są oznaczone trzema różnymi rodzajami tak zwanej trudności. To znaczy mam pokazane w instrukcji, jak zbudować to, pierwszy poziom trudności, to drugi poziom trudności oraz to, trzeci poziom zaawansowania trudności. Pozostałe trzy budynki, które mamy zaprezentowane na opakowaniu, no cóż, instrukcje mamy w internecie, nad czym zawsze ubolewam, no kurczę, nie mogli drugiej książeczki tu dołączyć, no nieważne. Dziś pokażę wam, jak wyglądają te trzy konstrukcje, natomiast te trzy pokażę wam dopiero wtedy, jak kupię komputer i będę mógł ściągnąć instrukcję. Tutaj instrukcje wyglądają standardowo, pominę to. Jedyne co jeszcze mamy tu na końcu, jeszcze raz wymienione wszystkie klocki, jakie mamy w zestawie. Warto dodać, że klocków jest 502, całkiem dużo, plus reklamy kreatorsów oraz tu takiej trochę reklamy, że More Ideas Online oraz reklamy innych klasyków. Instrukcja, jak to instrukcja, nie za gruba, chociaż ubolewam, że nie ma tu wszystkich pomysłów. Przejdźmy do tego jednak, co najważniejsze, jakie w środku mamy klocki. Klocków w tym zestawie, jak widzicie, mamy całkiem dużo, konkretnie jest ich 502 i wszystkie tutaj macie aktualnie wyłożone. Z takich ciekawszych elementów na pewno warto zwrócić uwagę na dużą ilość fajnych dachówek, które tutaj mamy. Szkoda, że czwórki nie, też trochę dłuższe. Mamy też separator, który nie wiem do końca na co mi, ponieważ jak wiecie, nie używam separatora, ale może kiedyś się przyda. Dużo klocków zwykłych budowlanych, to są oczywiście te grubaski. Mamy ich naprawdę w wielu różnych kolorach. Dużo też tego typu klocków oraz tych mniejszych grubasków, w sensie grubasków, ale jednoszeregowych. Mamy również cztery takie bardzo fajne elementy, przeźroczyste. Trochę się boję o ich przyszłość, ponieważ pewnie się gdzieś tam lada chwila porysują. Pełno małych, kolorowych cegiełek. Naprawdę możemy z tego zrobić mnóstwo fajnych konstrukcji. Są również czarne dachóweczki, jak i przytrafiły nam się dwie dachóweczki, nazwijmy to tudzież szybki do mniejszych konstrukcji, niebieskie. Dla mnie bardzo też fajnym elementem są na pewno takie też daszki, które można wykorzystać w wielu budynkach. Taki łuk, którego nigdy wcześniej nie miałem, a na pewno się przyda, będzie fajnym elementem. Szkoda trochę, że tych barierek oraz tych płotków mamy tylko jedną sztukę, aż by się prosiło, żeby ich było więcej. Natomiast co jest jeszcze fajne, mamy tutaj drzwi i okna. Jak widzicie, różowe drzwi. Ja sobie pozwoliłem tych drzwi nie wyjmować, zostawiłem je tu w komplecie, oczywiście one są wyjmowane. Tak samo takie dwa
narożny mamy, wygląda od góry to tak, ze szklaną szybą wejścia. Mamy również jedne drzwi z przeźroczystą szybą i jedne drzwi z kratą. Niestety to jest krata, która nie jest drzwiami, ona się nie rusza. Tu jak widzicie mamy mnóstwo innych szybek, które możemy sobie konfigurować dowoli kolorowo z tymi tutaj okienkami. Mamy też tutaj trochę kwiatuszków, trochę takich jednostudowych, jak to się mówi, groszków. Trochę kolorowych, kiedyś to była puszka, ja to nazwałem puszką. No i cztery takie tutaj też narożniki. Trochę szkoda, że takich długich elementów jest też trochę mało. Natomiast no, z tych małych tutaj też idzie bardzo dużo wybudować. Naprawdę zestaw ma pełno fajnych elementów, tak jak mówiłem, jest tu 502. Nie brakuje elementów śliskich, studowych, mostków, takiego czegoś, drzwiczek, wszystkiego, więc to naprawdę fajne. Ale spójrzmy teraz, co tak naprawdę z tego możemy zbudować. Oczywiście dużo byśmy nie mogli, gdyby w zestawie nie było również podkładek, podstawek. Pierwszą jest taka dość mocno kwadratowa, zielona. Oprócz tego w zestawie mamy dwie podłużne 12x4 zielone. Również koloru zielonego mamy taką trochę większą, jasnozielony mi się dużo bardziej podoba niż ten ciemny. Teraz mamy tak, jedną taką czarną, jedną taką białą oraz jedną taką szarą płytkę. No i jeszcze niebieską imitującą, no może być, że może. Jedną brązową oraz jeszcze jedną kwadratową w kolorze piasku. I teraz tak, pierwszą budowlą, jaką możemy zbudować z załączonych tutaj klasików, jest taki oto wieżowiec. Jest to oczywiście wieżowiec miniaturka, hipek byłby tu mniej więcej gdzieś taki, więc traktujemy to w przymrużeniem oka, ale jak na prostą budowlę całkiem fajne. Gdybyśmy budowali miniaturowe miasto, rzekłbym, że nawet bardzo fajne. Z boku wygląda to tak oraz z tyłu tak. Jest to jedna z pierwszych konstrukcji, które możemy zbudować z instrukcji. Ja od razu powiem, że wygląda to tak, że możemy zbudować wszystkie te 6 konstrukcji ze wszystkich klocków i jeszcze nam zostanie trochę klocków pozostałych. To jest pierwsza, najmniej fajna budowla, natomiast o pierwszym stopniu trudności. Przejdźmy sobie w takim razie do drugiej. Druga jest to taka chińska chatka z fajnym mostem, również miniaturka. Trochę szkoda, drugi poziom trudności jest również miniaturką. Wygląda to fajnie, no do tego miasta by fajnie też pasowało jako miniaturki. Natomiast no nie jest to pełnoprawne jakby, no hipek tu nie wejdzie. Może jakiś piesek Lego Friends, no mam dużo piesków Lego Friends, może by tu wszedł. A i owszem, ale trochę nie o to tu jakby chodziło. No a natomiast trzecia już budowla jest bardzo fajna. Jest to pełnoprawny już domek z drzwiczkami, z oknami, ze wszystkim. Ładny płotek, ładne tutaj ma elementy. Pełnoprawna budowla, która u mnie w Lego mieście na pewno się sprawdzi. Wejdzie w całości i będzie super. Mamy tutaj też fajne okienka. Jest to trzeci poziom trudności z tej książeczki. Bardzo fajny komin. No a najważniejsza opcja, pewnie dziwi Was to, domek może zrobić tak się rozłożyć. I możemy się bawić wtedy w jego środku. Więc nie powiem, to jest najfajniejsze. Tak jak mówiłem, poza tymi zestawami mamy również pozostałą ilość klocków, pozostałe instrukcje na internecie. Ja je kiedyś zbuduję, Wam pokażę. Wydaje się, że z pozostałych klocków je zbudujemy i jeszcze nam trochę zostanie. I powiem teraz tak. Generalnie nie ukrywam, zawsze nie lubiłem tych klocków, gdzie nie mieliśmy do nich instrukcji. Po tym zestawie trochę polubiłem. Dziś otwierałem na Waszych oczach pierwszy taki zestaw i nie powiem, myślę, że będę się na niego skuszał też w przyszłości, ponieważ no, jest to coś fajnego. Jednak zaczynam dostrzegać, jednak gdzieś tam w Lego się rozwijam, buduję sobie coraz więcej tych rzeczy. No i szczególnie to, że rozwijam swoje Lego miasto, co jest bardzo ważne. Będę potrzebował dużo właśnie takich klocków. Dzięki za kolejny, setny już wspólny odcinek. No i do zobaczenia wkrótce.